Cześć, witam Was na nowym odcinku na moim kanale, a dzisiaj są moje urodziny, bo teraz jesteśmy w trakcie pompowania balonów. Tak, cała ekipa jest zatrudniona. Tak. Najważniejsze... Trzynastka już jest. Okulary, dmucham. Średnio, słuchaj, bo akurat teraz jest... Patrzcie, co tu hałasuje. Tata, Marek, proszę, napełnia. Ale jeszcze potem musimy iść do galerii, ponieważ tata sobie kupił koszuli z krótkim rękawem. No właśnie, to jest norma, nie? Tak, tak było, tak ale samo. Ale tu mamy takie możliwości, że no tak się wyrażę. Jakby tak balony pękną, to słuchajcie, nie ma problemu, skoczymy, szybko do sklepu kupimy. Nic nie pęknie, ja się też pokażę. Powiem Wam, że tata Marek to on zawsze ma w topy. Fazy. Okulary są napompowane. Fajne, co tu jeszcze masz? Jakie balony? Wow, to są z tymi... No mi się te najbardziej podobają, to trzynastki chyba. Trzynastka jest super. I jak tam jako trzynastka? No super się czuję. W sumie jakoś tak nie czuję różnicy w ogóle. No, jakoś. To znaczy, jedynie tylko właśnie, że teraz będę jakby no... Legalnie, że masz po prostu więcej o rok i legalnie o media społecznościowe. Tak, na Instagramie. Właśnie, już nie musicie mnie oglądać na fotkach. Dużo osób właśnie pisało, że ciągle jest z rodzicami, a od teraz już nie będzie. Tak, bo... Będzie tak sporadycznie, o. Sporadycznie, tak. Powiem Wam, że to jest taka zasada, że osoba 13-letnia już jest traktowana... Na ostro. Także jest traktowana już jako osoba, która może prowadzić samodzielnie media społecznościowe. Tymczasem my dekorujemy. Michasia, solenizantka, tata, czekajcie, bo nie widać tego tak. No i Tosia, która przyjdzie, tak, nie? Czekamy na gości. No, czekamy na gości. Dziadkowie. Tort już jest z nami tam w lodóweczce. Tak. O, wy nie widzieliście jeszcze tortu. No. O. Ale to jeszcze nikt go nie widział, tylko praktycznie nie widziałeś. No tylko ja i... Bo ty tylko widziałeś z góry tak to. Tak, ja też nie widziałam ale tego teraz tortu. Ale teraz musimy pisać, jaki będzie motyw tego tortu. O właśnie, czy domyślacie się, jaki będzie motyw przewodni? No, wątpię, żeby ktoś tak w sumie, no to... To piszcie teraz komentarze. I zostawcie łapki w górę. Okulary nadmuchane, nasze piccolo. Piccolo takie inne, no fajne. Ale właśnie, jeśli wam coś muszę powiedzieć, otóż jeszcze być teraz wyjazd urodzinowy, jutro już wyjeżdżamy, więc trzeba jeszcze dzisiaj spakować, ogarnąć kratkę króliczką, jak przejedziemy po urodzinach i na pewno też zobaczycie ten nasz wyjazd urodzinowy. My gdzie? A gdzie to właśnie możecie napisać? Tam już byliśmy w tym roku, tak na wiosnę. Tak, to była wiosna. A co to Michał? A tutaj właśnie jest taki stoł jak na balony, ale nie wiem, czy będziemy go rozkładać, bo... Możesz sobie rozłożyć, tylko ja nie za bardzo wiem, znaczy, jak to trzeba, tutaj są właśnie do tego i a tu się tu daje. Tu dajesz to i te patyczki, tak, o, wkładasz. Dobra, no to kolejna ozdoba. Pompujemy balony. Wszystko gotowe? Jest zrobiona ścianka, już gdzieś tak prezentuje, no ładnie wygląda, powiem szczerze. Bardzo ładnie. Miaśka na tle trzynastki. No, na pewno będą fotki na tej trzynastce, tak. No a koniecznie. Teraz, a teraz to się widzimy, jak już się przebiorę. I też idziemy na... no po, wiadomo po co, no. Po twoją, koszulę. Ale ja nie wiem, czy kupię. To się okaże ostatecznie. Aha, to się okaże, się tak? Okaże. No, dobra, ale idziemy. Nie, no bardzo ładnie. Bardzo ładnie wygląda. Trzymasz? No. To proszę bardzo. Chodź, wam pokażę, jaki prezent dostałam od Tosi. Otóż tu jest ramka ze z naszymi zdjęciami. Tak się oto prezentuje. A to jest taki kolaż zdjęć z kilku lat. I tak się prezentuje. No bardzo ładny prezent. Tosi. No. Piękne. No. To zbliżamy chyba. Jeszcze masz te okulary. Widziałaś je? Okulary? Tutaj. Idealnie teraz wyszło, no, teraz ustawione. Bo nie wygląda jak 18. To fotki na nowo trzeba zrobić. No, trzeba na nowo zrobić w takim razie. Thank you.
Witam Was następnego dnia. Już wróciliśmy z urodzin i dzisiaj wyjeżdżamy właśnie na ten wyjazd po urodzinowym, tak powiedziała. A teraz Wam pokażę, co dostałam na moje urodziny, więc zapraszam Was. Od jednej babci dostałam takiego pięknego kwiatuszka. No, Doniczka jest po prostu przepiękna. Emotka. No, emotka, taki uśmieszek. Natomiast w tej doniczce jest papryczka, tylko nie wiem, czy to jest ostra, czy słodka. Wydaje mi się, że ostra. No, też tak, bo coś tak podobnie, chociaż mogą też być takie słodkie, mi się zdaje. No, może być. No i tutaj, uwaga, prezent, który złożyłam w dzień moich urodzin, tak, bo jak wiecie, od razu dostałam o północy, to go zaczęłam składać i wczoraj skończyłam. Tak się prezentuje, to jest storczek, tak? Storczek, no. Storczek, no. Bardzo ładnie wyszedł. No, mi się on bardzo podoba. To do kolekcji teraz będzie pasował. Tak, do kolekcji, właśnie. Tam są sukulenty, tu są te kwiatki, ale bonsai jej schowałam na razie. Czyli to widzieliście wiele razy. No i tu są sukulenty przywiezione z Łodzi? Nie. A, z Gdańska? Tak. No i to jest tyle, jeśli chodzi o roślinki i prawdziwe, i sztuczne. Dalej mamy kartki urodzinowe. Powiem się, ta mi przypomina ten... Co? Znaczy nie, właśnie w tamtym roku chciałam powiedzieć, że dostałam taką kartkę z przypinką. Taka gwiazdka z takimi... A nie jest to naszywka? To jest właśnie naszywka, ale ona jest przyklejona. Nie, to się ściąga chyba. Nie. Tak. Tu i można naszyć. Widzisz, ona jest na takiej folii. No. Naszywka to jest. Ona od spodu jest ten, na takiej folii. Tu jeszcze kartka. Tu jeszcze taka. Tu jeszcze. Dalej przychodzimy. To jest prezent i to jest długopisik. I zapytasz się, jak on działa. Już tak wyjmujemy i to taki... Długopisik, możesz nie wywijać, taka dżownica właśnie i składasz potem... Aha, czyli on tylko pisze tu na końcówce, ma wkład. No. Aha, no fajne. Od Tosi? Od Tosi to jest. Dalej, od Tosi to jest maska slime. I myśmy gadały ostatnio, co miała robić, ale nie zrobiła. Tak? Tak. To jest taka maseczka. Mhm, pierwszy raz widzę takie coś. Ja już kiedyś widziałam, powiem szczerze, taką. W sklepie? Tak, widziałam. No super. Teraz przechodzimy do rzeczy, ja specjalnie nie pokazuję. Tak, tu. Którą sama zrobiła Tosia, czyli to jest torebka. No torebka, powiem Ci, jest ekstra. No. Można ją nosić tutaj, tak. Nawet ma takiego motylka. Na ramieniu, motylek, no fajna. No, i ona sama ją pletła. Tak, sama. Super, a w środku jak wygląda? W środku, hop, o, tak się prezentuje w środku. No super, no, fajna. Ładna. No bardzo fajnie. No mi się podoba. I jeszcze ostatni właśnie prezent, czyli ramka z naszymi zdjęciami. A to już można pokazać? Tak. O, no to też jest fajne. Czyli Tosia można powiedzieć, że wszystko praktycznie zrobiła sama. Tak. Bardzo no. Fajne prezenty. A i jeszcze właśnie do rodziców dostałam zegarek, bo... No bardzo ładny. Która godzina? Za 21. Tak. To wyjeżdżamy. Właśnie muszę jeszcze zmienić teraz tarczę. Teraz idziemy, wiecie, na pourodzinowy właśnie wyjazd. Tylko w miejsce, to już mówiłam, gdzie byliśmy w tym roku. Na wiosnę. A byliśmy tak. Na wiosnę byliśmy w Lublinie, byliśmy w Zakopanem, byliśmy... Tyle tylko. Nie, w Zatorze jeszcze byliśmy. W Zatorze? No to już było tak... No. To był czerwiec. No. Późna wiosna. No późna, to myślę, że już się domyślacie, gdzie byliśmy. No to dobra, to jedziemy. O. Walizka spakowana, Miaśka przygotowana, prezenty pokazane. A teraz jeszcze... Urodziny udane ogólnie? No, udane urodziny, a teraz jeszcze pożegnamy się z naszymi króliczkami. Dobra, to jest Miaśka, gdzie się żegnać z kuliczkami. Dżordżuś. Z babcią Basią zostaje, o. To my jedziemy i widzimy się już na miejscu. Jesteśmy już na miejscu. Teraz idziemy do pokoju windą. Nawet fajnie się jechało, no, nie? I krótko nawet to zleciało. I podróż była spokojna, nie było korków. Właśnie. Wszyscy w tym, w odbiciu. Tak? No. Piętro piąte Michaśka prowadzi. Właśnie, bo masz klucze, że tak powiem, magiczną kartę. Pozwól, że pierwszy wyjdę już. I ty prowadzisz, proszę bardzo. Idziemy. Ale to jest naprzeciwko naszego, co tu byliśmy ostatnio. No a my, no właśnie, kiedy byliśmy? Pod koniec maja, nie? Jak egzaminy były. Właśnie. Tak. 8 klas, no i dokładnie, dobra. Tylko, że byliśmy w tym pokoju, a teraz jesteśmy w tym pokoju, no. Zobacz. Jaśka, kartę wkłada, światło na stało i dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Zakopane.
To już zdradziłeś, gdzie jesteś. No tak, bo mi się pomieszały kanały. Dobra, dzień dobry, Zakopane. Dzień dobry, Zakopane, to właśnie teraz pokażcie widoczki. Ale myślę, że i tak widać po wystroju już, że właśnie, klimacik Zakopanego jest. Nie, chociaż górski. No. Dobra, to Michaśka oprowadza. Poczekajcie, ja tak z tym plecakiem prowadzę. Zacznijmy może od salonu. Tak oto się prezentuje. No, powiem ci, salonik zacny. To jest stół do piękny montowania. Stoliczek. Tu będziesz spała, z tego co ja już wiem. No i balkonik. Balkonik, proszę. Tu idziemy dalej. I tu jest... Ulala. Wasza sypialnia, ale to jest milusie. Dobra, pożyczymy cię. Jak będzie ci zimno, chłodno, raczej będziesz mogła spać. Myślę, że raczej nie. Tu mamy łazienkę. Ach, tu jest, łazienka, powiem ci, Krystyna. Krysiu. Jak na urodziny przystało. Tak. Po królewsku. No, piękny sufit, wanna, kuli nie mamy. Trzeba kuglę. Ale nie kupimy chyba tam w tym. To jest ale zamknięte. To jest prysznic, ale to jutro kupimy. Spoko, nadrobimy to. Prysznic jakby co? No wiadomo, tron musi być, łazienka bardzo ładna. Jeszcze tylko zajrzymy sobie tu. No pięknie, pięknie. Mi się podoba, bardzo ładna. Mi się też podoba, to co Michał dawałeś? A, my się tu możemy, Marzenko, zamknąć, jakby co? Szafeczki. Szafa. Każdy ma swoje. Teraz... A z tego co widziałem, przed pokoju chyba jeszcze są. Tak. Nie wiem, tak? Tam masz. Tu jest chyba szafa, dzień dobry. O, tu mamy, o co tam za drzwi są? Tam są cztery tajemne przejście. A ja wiem, co tu jest. Toaleta. Nie. Aha. To ty masz swój straczek nawet, tak, prywatny. No niestety nie mam. A ja myślałem, że wiesz, co tu jest? Co? Garderoba. A ja myślałam, że sprzedaję do innego pokoju. Nie, no po co garderoba, jak jest tyle szaf? No bo w tamtym pokoju była garderoba. Właśnie, była garderoba. No była, za takimi drzwiami i teraz mnie lekko przytkało. A tu jest... Łe, no kobieto, ty tu będziesz mogła mieć... No, byś tu mogła na miesiąc przyjechać. No tyle, a teraz tu chodzi o najważniejsze, czyli widok. Tak, ja oczywiście z plecakiem... Bardzo ładnie wszystko tutaj wygląda, się prezentuje. Jaki widoczek mamy? O, ale coś, jakieś murki. A, bo myśmy przy... O, ja widzę coś ekstra. Co ekstra? Co, nie działa? Czekaj. W dół musi całkowicie dać. Wiecie, bo taki to... Takich w domu nie mamy, no racja. No i mamy na skocznię. Tak, tam widać skocznię, nie wiem czy widzicie w tle. Skocznia, tu jest Giewont. Tu mamy Giewont, ale to nie wszystko, bo my jeszcze idziemy tu balkonikiem. A z drugiej strony trzeba na głowyczkę i tam będzie klatki. I my tu, Marzenko, mamy chyba swoje sypki. Nie, tu nie ma znaczy sypialni wejść. Macie oddzielnie. Ty, to my musimy przechodzić przez Michasi pokój. Tak, macie oddzielnie balkon. A to nas ustawiona w tym roku. Ma swój sraczek i swój balkon, a my mamy ale tylko ale w tym sraczek. Roku też byliśmy tu. Ale chwila, żeby się okąpać, musisz do nas przyjść, także powodzenia. Ale to teraz się chodzi na wasz balkon. Jaki nasz balkon? Też masz balkon. My też mamy balkon? Ona ściemnia. No i słuchajcie, tu jest guba łóweczka po tej stronie. O, a w tamtym roku tu byliśmy. Znaczy w tamtym roku, w tamtym razem. Na tym balkoniku tu siedzieliśmy, ja ale pamiętam jak dziś. Ale tam są takie chmurki niezbyt. Ale Marek, myślę, że musisz zwrócić honor Michasi, bo my mamy jest balkon. Tak? Tak, no chodź. Ale ty też musisz zwrócić honor, bo też... No ja zwracam. Ale ona ma znowu większy balkon, widzimy. No. Faktycznie, to jest nasz balkon. O, no. Właśnie, też mamy ten. Tak, kawka, herbatka i takie tam sprawy. Ale herbatki nie widzę, chyba że tu jest. A, zwracam honor. Dobra. No, ze mnie to jest niezła agentura. Oho, ho. No proszę, no Marzenko. I co, no i masz? No i mamy balkonik swój, no pięknie. Balkonik? No ty, ale to na wypasie. Dobra, no to mamy swój balkon, swoją łazienkę i dziękuję. I swój widok. No, ale mamy lepszy widok, mi się zdaje. Nie no, widok jest, powiem wam, bardzo piękny, bo widać w sumie no, wszystkie możliwe kierunki gór. No. Bo widzimy aż tam, chociaż tam nic nie ma, o tu mamy całe pasmo. Lecimy, Giewoncik, lecimy, przechodzimy na nasz balkonik i tam widzimy głupą łóweczkę. Dobra. Na mój balkonik. Na twój balkonik. No bardzo pięknie, powiem wam, podoba mi się, mamy telewizorek, Michaśka też ma telewizorek, także prima sort. No to co, startujemy z urodzinami, a jeszcze widzę, tutaj jest jakiś poczęstunek dla... Tak, ale to raczej nie dla mnie, dla mnie jest... Nie no, dla ciebie jest tu owocki. Maliny, bo ja wielbiam maliny. Także to za chwilę zniknie. Tu proszę bardzo, szanowni goście, witamy. A... I kwiaty nawet. Ale chwilę, to jest doniczce chyba.
Ale ładne. Nietypowe. Bardzo ładne kwiatki. Nie wiem, słuchajcie, co to jest, ale myślę, że... Może widzowie znajdziecie. To nam można też tak, napiszcie. Bardzo pięknie wygląda ten kwiat. Dobra, no, no. To co? Startujemy z pobytem. Startujemy z pobytem w Zakopanem oficjalnie już. Witam Was kolejnego dnia, a dzisiaj idę kupować minerały. Jak zawsze jestem tak w Zakopanem, to akurat je kupuję. To są właśnie takie pamiątki z Zakopanego moje. Minerały. No, to idziemy. Myślę, że teraz kupię jakiś nasilnik. Tak? Ale ty tak. Już masz sporą kolekcję, tobie się na tej tacy nie mieści. Właśnie teraz będę jakąś już biżuterię sobie kupić. Trzeba kupić większą tacę po prostu. Ale nie, Michasia już teraz wchodzi w biżuterię z tego. Tak, to idziemy. Ja też mogę dać, nie? Podobnego chyba, nie? Nie, znaczy na ten, no. Ale on sam. To są też ciekawe. To jest ciekawe, proszę. Masz świeczkę? To tam jest. Bardziej o taką zawieszkę ma chyba mama, nie? Coś kojarzy. No taki, ale proszę. Tak, to jest taki mama. Gdzie jest? On sam. Proszę, chcę pozrobić co? To. No tak, ma to. To? To jest to, tak. Turmalin. Turmalin. No to no. To. Chodziliśmy na pompałówkę. Tutaj w sumie będziemy tylko jeden raz, więc kupuję od razu pamiątkę. I a co kupujesz? Bransoletka. Na pewno kupię tę koniczynkę czarną, bo Zania mi się zerwała. Tak? W dłuższym czasie. A ty kiedy kupiłeś? W maju? W maju. I teraz spróbuję się z tym morskim. A ty ja obstawiam tą z rozgwiazdą, czarną. A ty? A ja... tą. Nie. A to w ogóle nie mój styl, to będzie ta czarna albo biała. Aha, tylko czyli czarna, ale ta rozgwiazda, bo ja mi się nie podoba. No dobra, po 15 ale złotych. Ale właśnie ja idzie kupuję. Są te gęsi. Tu jest pełno. No już jedna w domu jest gęś. Okay. Marek, ale proponuję ci, wiesz co, ja znalazłam nowość tutaj. Jaką? Hit wakacji, ale w innym kolorze. Co jest? Chodź, pokażę ci. Jest mywa srywa? Nie. Jest kupa. Co? Różowa. Aha. No widzisz? I co? A Michaśka ma tą mewę. A to nie jest mewa. Znaczy gęś ma, ale ma taką gęś. Ale różowa jest ładniejsza. Ale różowej jeszcze ale nie widziałam. Ale naturalna jest, ta jest naturalna. No ale jest inna. No właśnie, takie inne kolory i mogłaby być... Z tamtego roku są te koty. Tak, ja właśnie miałam go kupić właśnie nad morzem, potem miałam zamówić, a w końcu jak wyszło, że go nie kupiłam, ale ta gęś jakoś mi się bardziej sprawdza. Najlepsza jest mewa srywań, nic jej nie przebije. Dobra, to Jaśka kupuje, a my czekamy. Czekacie. Dzisiaj Was witam z Kosprowego Wierchu. Zawsze co jesteśmy zimą. Nikt nas nie było latem, wiosną, ani jesienią. No i tak jest piękny widok. To w tym roku jesteśmy, nie? Udało się. No tak, no w tym roku. Ale widoki piękne są. No, bardzo ładne. Tam właśnie myśmy akurat wjechali kolejką, no ale są ładne widoki, no warto tutaj wjechać. Warto, warto. Podziwiać, ale uff. No kojarzę zimą, to wszystko było, wiesz, no, oblodzone, właśnie, ośnieżone. To właśnie my zjeżdżali też na nartach tu zjeżdżali, no. No ale ładnie, idziemy na górę. Czyli nie tylko guba łóweczka tym razem, ale razem też... Tym razem Kasprowy Wierch, ale latem. To jeszcze został Giewont. Rysy. I rysy? Tak. Ale to raczej nie w tym roku. Nie. O proszę, a mama coś tam w tle? Bardzo ładnie. Teraz na pewno jeszcze fotki porobimy, które są na moim Instagramie. Dzisiaj ja Was tam zapraszam. Ale Michał się chyba nie pamięta, jak byliśmy tutaj jakiś czas temu. Jak to nie? Pamiętam, przecież miała 7-6 lat. Co miałam taką kurtkę holo i nie. 7-8 lat miała, nie? Znaczy nie, to byliśmy w 2019 chyba. Tak? W 19? Tak. A możliwe. Dobra, to idziemy tam przed siebie, trochę spacerujemy. Może wyjdziemy na górę, na stację meteorologiczną. 1987 metrów nad poziomem morza jesteśmy. Dzień dobry. O, dzień dobry. No i moi drodzy, mamy ten dzień. Już wyjeżdżamy z Zakopanego. Smutny dzień. Ale na pewno tutaj wrócimy. Wrócimy. Zobaczcie teraz sobie jeszcze widok na... No pięknie widać Giewont. No wczoraj właśnie tak podwietnie się zasłonił. Mhm, po południu nawet się zasłonił. No jest pięknie. A gubołóweczka jak tam dzisiaj wygląda? Pięknie jest. Wow, no też cudnie doświetlona. Dobra, to co, jedziemy? To teraz wam pokażę, co kupiłam. No to idziemy. Idziemy zobaczyć, co Michaśka kupiła. Rzut oka jeszcze na Tatry.
Pięknie to wygląda. Skocznie idziemy. I tak. Ty już spakowana? Spakowana, wszystko wzięłam. Tak. Dobra. Tak, więc zaczynamy od bransoletek, które kupiłam na Kubowce. Czyli pierwsze to jest z moim imieniem. No jest taka... A nie miałeś już takie bransoletki? Nie. Nie? Nie. A mnie się taka kojarzy, ale właśnie nie. Jeszcze miętowa, ale brałam różową, tylko ostatnio nie był miętowego. Nie lubisz miętowego koloru? Nie, jakiejś, uwielbiałam go. Miałam buty, bluzę. Co za zmiana. Dalej, bransoletkę z koniczynką. Właśnie ostatnio miałam, tylko że trochę mniejszą i mi się rozerwała. Musiałabyś chyba na dłoni pokazać, bo, albo na ręce, bo tutaj nie widać na tym czarnym. Aha, no ładna. No, tak się. I tutaj jeszcze z muszelkami. Ja z muszelkami w sumie wszędzie kupiłam. I na... Ale jak byliśmy w maju, chyba też kupiłaś, nie? Tak, bo właśnie jakoś tak mam, że lubię bransoletki jako z muszelkami tak sobie tak przywozić. No dobra, i co tu jeszcze? I tutaj właśnie mamy już biżuterię z minerałami. Ulala. No jedynie kupiłam jeden minerał. I to jest Noska Iru. Ula, ale on ma ładny kolor. On wygląda tak jak czarny, a tu wygląda taki... taki połyskiwy. O, i tu właśnie też sama jest tylko taka bransoletka. To jest też Noska Iru? Tak, i właśnie ona się tak świeci, pod, jak tak posunę, to no taki brokat. Wychodzi taki w ogóle kolor jak taki granatowy. Taki granatowy, o. No. No naprawdę. A tak czarny. O. Dalej to mamy kwarc różowy bransoletkę. Właśnie to jest taki sam kształt, jak widzisz. I tutaj właśnie masz takie różne dopinki, bo też było bez tych dopinek, ale jakieś mi się to nie podobało to aż tak. Nie? Tam był taki zwykły, no i tak. No bardzo ładna. I jeszcze teraz mamy naszyjnik, tylko zapomniałam się nazwą. Bo nie dostałam karteczki, bo się już skończyły. To jest chyba opal, jak się nie mylę. A no właśnie, nie jest to, co mama też kupiła. Tak, sobie. A to właśnie widzę, możecie napisać, co to jest tak dokładnie. Ale widzę, to jest chyba opal. Ja zaraz zastanawiam, czy to nie spadnie z tego? Takie przesunięte to jest. To się przyczepione. Tak? No to widzę, że się obłowiłaś bransoletkami. Cześć, czekaj. Widzę ich 5 na stole. No, 5 i naszyjnik. Naszyjnik, no. Fajne, fajne. Właśnie nie zawsze zakopanego przywożę sobie coś z minerałami tak głównie. To już koniec tego odcinka urodzinowego. Jeśli wam się podoba, to zostawcie łapki w górę. No i co do następnego odcinka, to na razie, pa!